Noe. Czy wierzysz, że istniał biblijny Noe? Biblijny Noe? Nie wierzę. Nie wierzysz, że zbudował arkę? Nie. Dobrze mi z ateizmem, ale lubię mity. Myślisz, że Bóg zesłał potop i zatopił cały świat? Nie. A gdyby to zrobił, czy byłoby to sprawiedliwe? Nie. Czemu miałby to zrobić? Biblia mówi, że ponieważ ludzkie serca były zdeprawowane, marzenia ciągle złe, a na ziemi był ogrom niegodziwości i przemocy, czy to dobre usprawiedliwienie wyplenienia całej ludzkości oprócz Noego i jego rodziny? Nie. Noe, urodzony ponad 2700 lat przed Chrystusem, był budowniczym statków i prorokiem. Wielu uważa, że Noe i Arka to tylko dawna opowieść. Ale czy wiedziałeś, że według Jezusa wydarzenia z czasów Noego są bezpośrednio związane z tobą? Jezus powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Rzeczy, które się działy za dni Noego, podobne są do tych, które będą się działy w czasie nazwanym przez Biblię końcem czasów. Za chwilę przekonasz się, że czasy końca dzieją się teraz. Ze wszystkich znaków jeden przeważający, który widoczny był za czasów Noego, to fakt, że ludzie znający różnicę między dobrem a złem, wybrali zignorowanie ostrzeżenia Noego przed sądem Bożym, zupełnie jak w XXI wieku. Wierzysz, że biblijny Noe istniał naprawdę? Długo wierzyłem, ale teraz już nie. Wierzę, że był człowiek o imieniu Noe. Wierzysz, że zbudował arkę? Jestem mocno przekonany, że to tylko opowieść. Czy wierzysz, że żył kiedyś biblijny Noe? Jest wiele świetnych opowieści o tym. Wierzysz, że Noe kiedyś żył? Wierzysz, że kiedyś mógł żyć człowiek o imieniu Noe, bez względu na to, czy był postacią biblijną, połkniętą przez wieloryba. Statystycznie patrząc, ciężko uwierzyć, że nikt wcześniej nie został połknięty przez wieloryba. Sporo tych zwierząt na tak małej arce. Mówimy o ponad milionie gatunków, nie sądzę, że to możliwe. Łódź musiałaby być wielkości księżyca. Pismo nazywa Noego zwiastunem sprawiedliwości. Jego życie było zapowiedzią, a arka symbolem późniejszego przyjścia Chrystusa. My teraz, tak jak Noe, jesteśmy zwiastunami sprawiedliwości, ostrzegającymi ludzi. Wzywamy zepsuty świat do nawrócenia, wiary w Jezusa i mówimy im, by byli gotowi na Jego przyjście, choć nikt nie wie, kiedy to się zdarzy. Myślisz, że żyjemy w czasach ostatecznych? Nie wydaje mi się. Ludzie mówili, że zginiemy w 2012, a żyjemy. Wierzę, że cały świat zmierza do końca bardzo szybko. Szczerze, nie obchodzi mnie, kiedy będzie koniec świata. Byłoby miło, gdyby świat się skończył. Nieważne, czy to będzie jutro, czy za milion lat. Czy znasz znaki końca świata? Niektóre. Wymień jakieś. Chaos. Cofam to, co powiedziałem. Nie, nie obchodzi mnie to. Jakiś koleś w Rydwanie z włócznią schodzący z nieba. Zmiana klimatu, wojny, wieści o wojnie. To na pewno dni ostateczne. Szalejąca gospodarka. Wiem, że dzieją się złe rzeczy, ale nie sądzę, że to wystarczy, aby to były dni ostateczne. Mamy bardzo mroczne czasy. Jest 10 biblijnych znaków, których mamy wypatrywać. Pismo mówi, że pojawią się głodni pieniędzy nauczyciele Biblii, którzy wypaczą wiarę chrześcijańską i zwiodą wielu. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Powiedz, a dostaniesz zdrowie i bogactwo. Tak, dobrze myślisz. Panie, pozwól, by moc przepłynęła przez naszą siostrę. Chcę, żebyście to wiedzieli. Jestem prorokiem Boga. Nie będę już nigdy w życiu biedny. Powtórzcie. Chcę, byś mi zrobił prezent. $100. Co się stało z bólem? Zniknął. Strząśnij to zmartwienie, strząśnij tę chorobę. Wyznanie wiary wymaga okazania wiary, dlatego mówię $1000. Ludzie jak ci telemisjonarze grabią dla siebie mnóstwo pieniędzy, jeżdżą luksusowymi autami, wyłudzają pieniądze od ludzi. Biorą pieniądze od ludzi, którzy ślepo za nimi idą. Myślę, że to złe. Co jest źródłem wszelkiego zła? Co byś powiedziała, Melinda? Pieniądze. Myślisz, że pieniądze? To pieniądze. Myślisz, że Biblia tak mówi? Nie. Miłość do pieniędzy. Tak jest. To miłość do pieniędzy. Chciwość jest źródłem wszelkiego zła. Mówisz, nie mogę przesłać $100. Uwielbienie możesz okazać przez $5 lub $10. Apostoł Paweł mówił, by odkładać pieniądze na początku tygodnia, bo Bóg daje ci powodzenie. Myślę, że dlatego Bóg daje ludziom powodzenie. Szatan dał mi to przesłanie.
Nie powinienem był tego powiedzieć. Drugi znak znajdujemy w Ewangelii Mateusza 24:7. I będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Bóle porodowe, trzęsienia ziemi, olbrzymia szarańcza, powodzie, huragany. Czy możliwe jest, że żyjemy w czasach końca? Może tak być. Myślisz, że powinien być dzień sądu? Nie. A piekło? Nie wierzę w piekło. Znak numer 3 to księżyc w kolorze krwawo-czerwonym. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Jestem sceptykiem. Chciałbym wierzyć, ale jestem też sceptykiem, który też wierzy. To możliwe. Księżyc zmienia kolory. Mógłby stać się też czerwony. Za godzinę większość planety ujrzy księżyc jako czerwony. Widziałem księżyc świecący na czerwono. Zastanowiło mnie, co to jest, co to znaczy. Przeraziło cię to? Tak. Jak byś zareagował, gdybyś zobaczył krwisto-czerwony księżyc dziś w nocy? Zmartwiłbym się. Zmartwił? Tak. Dlaczego? W moim stanie fizycznym pomyślałbym, wielkie nieba, coś jest nie tak, muszę uciekać, schować się. Może pamiętasz, około 10 lat temu Jessica z Florydy została porwana. Miała 7 lat. Mała, słodka istota. Porywacz molestował ją seksualnie, potem zakopał żywcem w plastikowej torbie. Znaleźli ją ściskającą swojego misia. Gdybyś była sędzią, jaki byłby wyrok? Myślę, że kastracja i kara śmierci. Masz silne uczucia w tej sprawie. Tak. Dlaczego tak się czujesz? To jest zło w najczystszej postaci, nie sądzisz? Czyli można powiedzieć, że wierzysz w sprawiedliwość. Tak, ale nie wierzę, że mamy prawo osądzać. Właśnie to zrobiłaś. Dokonałaś osądu złego działania i myślę, że dobrze zrobiłaś. To pokazuje, że cenisz ludzkie życie i troszczysz się o dziewczynkę. Zdarza mi się osądzać. Jeśli to, co mówię, jest prawdą, jeśli myślisz, że takie zło powinno być ukarane w taki sposób, to o ile bardziej Bóg powinien ukarać mordercę czy gwałciciela? Widzisz to? Boży osąd to miejsce zwane piekłem. Więzienie bez szansy wyjścia warunkowego jest wieczne. W dniach ostatecznych bluźnierstwo będzie powszechne. Oglądasz filmy nieodpowiednie dla dzieci? Oczywiście, tylko takie. Byłeś na filmie nieodpowiednim dla dzieci? Byłem też na filmach tylko dla dorosłych. Zauważyłeś, że używają imienia Jezusa i bluźnierstw w filmach? Oczywiście. Dlaczego nie używają imienia Mahometa, żeby przeklinać? Nie rozmawiam o religii w wywiadach. Czy możesz wymienić kogoś sławnego, jak na przykład Napoleon, Szekspir czy Hitler, kogo imię używano by jako przekleństwo? Nie w tej chwili. Jedynie Jezus Chrystus. Dlaczego używają Jego imienia jak przekleństwa? Nie wiem, to dobre pytanie. Sama to robię. Nagrodzony film Martina Scorsese, Wilk z Wall Street, otrzymał niezwykły międzynarodowy rozgłos. Film z Leonardo DiCaprio pobił rekord świata w liczbie używanych przekleństw. Słowo na F użyto średnio co 21 sekund. 506 razy. Słowo na S 70 razy. Bluźnienie imieniu Boga 28 razy. Myślisz, że muzułmanie by pozwolili, żeby Hollywood używało imienia ich proroka jako przekleństwa? Nie. Szanują swojego proroka i oczekują od innych tego samego. My płacimy Hollywood, by bluźnili imieniu Jezusa. Zgadza się. Kolejnym znakiem końca czasów jest zwiększenie akceptacji homoseksualizmu, tak jak to było w czasach Sodomy. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Kiedy tu przyszedłem, zauważyłem, że się całujecie. Oczywiście jesteście lesbijkami. Tak. Często to robicie publicznie? Tak. Czemu miałybyśmy tego nie robić? Hetero to robią, wszyscy to robią. Jak jesteś zakochany, to jesteś. Nie ma nic złego w byciu gejem? Nie, dopóki nie zmuszasz do tego innych, to twój wybór i rób, co chcesz. W dniach ostatecznych hipokryzja religijna będzie rozpowszechniona. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Kiedy ostatni raz czytałeś Biblię? Dziś rano w kościele. Jesteś nowonarodzony? Tak. Jesteś chrześcijaninem? Tak jest. Narodziłeś się na nowo? Tak jest. Tak. Tak, jestem chrześcijaninem. Kochasz Pana? Tak jest. Chodzisz na filmy dla dorosłych? Chodzę.
Nie, oglądam je w domu. Tak, robię to. A ty? Tak, jesteś chrześcijaninem? Tak. A co ze scenami łóżkowymi? Czy to cię martwi? Jasne. To nie powinieneś ich oglądać. To nie znaczy, że nie powinienem iść. Chłopaki, oglądacie ludzi uprawiających seks w filmach dla dorosłych? Do czego zmierzasz? Oczywiście, że tak, każdy ogląda. A ty jak radzisz sobie ze scenami seksu w filmach? Oglądam je. Przeszkadza ci to? Nie. Zostajesz na sceny seksu? Zawsze tam są, jest to trochę niezręczne. Odwracasz wzrok czy patrzysz? Patrzę. Odwróciłbym wzrok, ale wiesz. Trochę osobiste, ale proszę posłuchaj. Mąż i żona kochają się w swojej sypialni i zauważają, że zasłona się poruszyła. Jest tam facet, przygląda się uważnie, jak oni uprawiają seks. Co powinni zrobić? Zadzwonić na policję. Dzwonić po policję. Powiedziałbym żonie albo dziewczynie, żeby zadzwoniła. Dziewczynie? Tak. Dziewczynie? Kochać się z dziewczyną w łóżku? Z dziewczyną? Chodzi ci o żonę. Z żoną. Nie powinieneś uprawiać seksu, dopóki nie jesteś żonaty. No tak, to jest w Biblii, powinieneś wiedzieć. Czyli uprawiasz seks pozamałżeński? Tak. Uprawiacie seks? Tak. Jesteście chrześcijanami? Tak. Uprawiałeś seks pozamałżeński? O tak. Nie jestem żonaty, już wiele razy to robiłem. Jesteś chrześcijaninem? Tak. Jako chrześcijanin nie powinieneś wspierać takich filmów. Filmów, które zawierają bluźnierstwa. Ma to sens? Tak, ma. Hollywood to tylko Alfons, który zapewnia klientom z Ameryki aktorów, którzy rozbierają się i prostytuują za pieniądze. Myślisz, że mam rację? Tak, to prawda. Jak tak to przedstawiłeś, to tak. Oglądasz ludzi uprawiających seks? Tak. Patrzycie przez okno nazywane ekranem, a tamten przez prawdziwe okno. Jaka jest różnica między tobą a gościem gapiącym się przez okno? Próbujesz usprawiedliwiać oglądanie tych filmów. Czy to chcesz powiedzieć? Tak. Nie powinno się tego robić, ale jednak to robię. Jaka jest różnica między tobą patrzącym przez okno nazwane ekranem, a gościem patrzącym na ludzi przez zwykłe okno? To samo. Jaka jest różnica między tobą a nim? Żadna. Jest różnica. Ty płacisz za patrzenie. Czy chrześcijanin powinien wspierać i płacić Hollywood za to? Nie, płacimy im za to. Nie, ja wszystko piracę. Kradniesz? Nie, ósme, nie kradnij. A co to znaczy piracić? Że nie płacę za to. Czy piractwo to nie jest kradzież? Jest. Czy zastanawiałeś się, co Bóg myśli, gdy widzi, jak ty oglądasz ludzi kochających się? Nie. Jezus powiedział, że gdy patrzysz na kobietę pożądliwie, popełniasz z nią cudzołóstwo w sercu. Tak wysokie są Boże standardy. Dałem ci do myślenia? Tak. A tobie? Dalej będziesz chodził na nieprzyzwoite filmy i nazywał się chrześcijaninem? Nie. Nie będziesz oglądać nieprzyzwoitych filmów? Zależy. Jak film jest dobry, to obejrzę. Właśnie idę do kościoła, na pewno będę musiał znów się z tego nawrócić. Będziesz dalej oglądał nieprzyzwoite filmy jako chrześcijanin? Nie, nie po tym. Poważnie? Tak, poważnie. Mówimy o twoim zbawieniu, nie chcesz być teraz hipokrytą. Czy to, co mówię, ma sens? Tak. Po tej rozmowie widzę, że muszę popracować nad tym, w co wierzę i przestać robić te rzeczy. Biblia twierdzi, że w dniach ostatnich ludzie odrzucą fakt, że Bóg stworzył niebiosa i że osądził świat przez potop Noego. Jesteś ateistą, wierzysz, że wszystko powstało z niczego, co jest naukowo niemożliwe. Wierzę, że powstaliśmy z czarnej dziury, tak. Wierzysz, że globalny, katastrofalny potop miał miejsce? Nie, nie wierzę. 70% powierzchni Ziemi pokryte jest wodą. Skąd się wzięła ta woda? Dobre pytanie. Nie wiesz? Nie mam pojęcia. Skąd się wzięła woda? Chodzi ci o wodę na Ziemi, kiedy była formowana? Naukowcy uważają, że mogła pochodzić z komet. Czym się zajmujesz? Jestem profesorem geologii i oceanografii na Uniwersytecie Cal State w Long Beach. Skąd się wzięły oceany? Oceany ciągle się zmieniają, jednak na początku woda wzięła się z kilku źródeł. Po pierwsze, materia, która gromadziła się na Ziemi w pierwszych etapach jej istnienia. Meteoryty i asteroidy uderzające w Ziemię miały w sobie wodę. W miarę ogrzewania topiły się i oddawały gazy i parę wodną. Dzięki temu na Ziemi zebrały się duże ilości wody. Innym sposobem na pojawienie się wody na Ziemi były komety. Komety składają się głównie z lodu i zamarzniętego metanu. Komety zbombardowały Ziemię i woda pochodzi z komet. Dużo wody przybyło z komet. To teoria czy fakt?
Nic na temat powstania Ziemi nie jest faktem. To było dawno temu. Uczysz przedmiotów ścisłych? Tak. Czy myślisz, że woda na Ziemi pochodzi z komet? Nie. Nie? Nie. Mam pytanie. Skąd się wzięły ryby? Mamy jakieś 28 tysięcy gatunków ryb, a także wieloryby, delfiny i wiele innych. Przybyły na kometach? To głupie pytanie. To skąd się wzięły? Nie rozumiem, skąd tak głupie pytanie. Myśli pan, że zwierzęta jeżdżą sobie na kometach w przestrzeni kosmicznej? Nie, nie wierzę w to, ale skąd się wzięły ryby? Mamy 28 tysięcy gatunków ryb w oceanach. A szukałeś odpowiedzi? Właśnie to robię, przyszedłem do eksperta. Musisz się przygotować, zanim przyjdziesz rozmawiać z ekspertem. Przygotowałem się. Nikt nie wie dokładnie, jak i kiedy zaczęło się życie na Ziemi, ale bardzo możliwe jest, że wczesny prebiotyczny materiał lub może nawet pierwsze mikroby przybyły na Ziemię na jakiejś skale i pozostawiły na jałowej Ziemi coś, co potem przekształciło się we wszystkie żywe stworzenia. Okej, dziękuję za rozmowę. Świat jest pokryty wodą, a woda nie znika. To prawo natury. Paruje i opada. Zawsze tak się dzieje. Więc jeśli był światowy potop, to znaczy, że woda powinna ciągle gdzieś tu być. Myślisz, że to, że Ziemia jest pokryta w 70% wodą, jest dobrą wskazówką, że potop się wydarzył? Dobra uwaga. Świetna uwaga. To ogromna wskazówka. Może warto zdać sobie sprawę z tego, że naprawdę istnieje poszlaka, że potop się wydarzył. Woda. Nie możemy bez niej żyć. Tak jak psy, żaby, koty, nietoperze, szczury czy komary. Jak drzewa, pchły czy pszczoły. Konie też nie, oczywiście. Pływamy w niej, pierzemy, gramy w niej. Ryby umierają, jeśli nie są w wodzie. Czyścimy nią, gotujemy w niej. Jest w naszej herbacie, kawie i mleku. We łzach i krwi. I w ustach. Woda to doskonałe połączenie tlenu i wodoru. Razem tworzą gaszącą pragnienie i życiodajną wodę. Więc skąd się wzięła? W magazynie Smithsonian czytamy: woda jest kluczowa do naszego przetrwania, ale dziwne jest to, że nie wiemy podstawowej rzeczy o niej. Skąd woda, dawca i odbiorca życia na planecie Ziemia, się wzięła? Pomyśl o tym. Nie ma opcji, że zmieściliby wszystkie gatunki zwierząt na tej łodzi. To niemożliwe, by zmieścić po parze z każdego gatunku na łodzi. To wydaje się niemożliwe. Gdy mówimy o Noe i jego arce, nasuwają się dwa pytania. Ile zwierząt mieściła i jak duża była arka? Czy zauważacie powtarzające się słowo, którego sceptycy nie lubią? Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. Księga Rodzaju 6:20. Tak, to straszne słowo to rodzaj. Jego słownikowa definicja to klasa lub grupa indywidualnych obiektów, ludzi, zwierząt itd. o tej samej naturze lub charakterze lub klasyfikowanie razem, ponieważ posiadają cechy wspólne. Jest to nielubiane słowo, ponieważ oznacza, że Bóg nie musiał zebrać dzisiejszych około 6,5 miliona gatunków i zmieścić ich na arce. To znaczy, że Noe potrzebował tylko parę z rodzaju psowatych, z której powstały wszystkie rasy psów, od Chihuahua do Doga niemieckiego, oraz parę z rodzaju kotowatych, z której powstał kot domowy i tygrys itd. Czyli teraz mówimy jedynie o tysiącach zwierząt, nie milionach. A ponieważ te zwierzęta nie musiały być dorosłe, to uśredniając ich rozmiar do rozmiaru owcy, staje się to możliwe. Kolejna sprawa to rozmiar arki. Nie była to mała łódeczka z bajek dla dzieci, jak gumowa podskakująca kaczuszka, ale ogromny trzypoziomowy statek o wielkości 1,5 boiska piłkarskiego. Innym argumentem sceptyków przeciw potopowi jest to, że na Ziemi nie ma wystarczająco dużo wody, żeby pokryć najwyższe góry. Zapominają, że góry nie były tak wysokie jak dziś, a Ziemia
ziemia i niebo są rezerwuarem bilionów ton wody. Biblia mówi, że wody potopu przyszły zarówno z nieba, jak i z ziemi. Wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba, Księga Rodzaju 7:11. Czasy końca będą cechowały się strachem przed przyszłością. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Boisz się przyszłości? Oczywiście. Boisz się przyszłości? Tak. Na świecie jest coraz gorzej, widzę to każdego dnia. Boisz się o przyszłość ludzkości? Definitywnie. Boisz się przyszłości? Jestem przerażony. W dniach ostatecznych szydercy będą wyśmiewać powtórne przyjście Jezusa, mówiąc, że te znaki zawsze nam towarzyszyły. Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Nie mogę powiedzieć, że żyjemy w czasach końca, bo mówiło się o tym przez wiele lat. Mówią o tym już nie wiem od kiedy. To wszystko dzieje się od zawsze. Te znaki zawsze były. Ludzie interpretują te rzeczy jak chcą. Myślisz, że widzimy to dziś w społeczeństwie? Myślę, że widzimy to nie tylko w dzisiejszym społeczeństwie, ale od czasu, gdy społeczeństwo powstało. Żyjemy w świecie, w jakim żył Noe, gdzie ludzie ignorują ostrzeżenia Ewangelii, jedzą, piją, żenią się. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Przemyśl to proszę, a może jesteś na to zamknięty? Uważam, że to nie jest tak poważne. Jeśli Bóg uważa, że to poważne, to niech tak będzie. Zawstydziłem cię? Nie, nie jestem zawstydzona. Okej, doceniam, że mnie słuchasz. Podniosę nieco poprzeczkę, wytrzymasz to? Dam radę. Jesteś dobrym człowiekiem? Etycznie? Tak, moralnie. Chcę tak myśleć, tak myślę. Nieraz coś w życiu przeskrobałem, ale myślę, że ogólnie dobrze się dogaduję z dużym gościem na górze. Ile razy w życiu skłamałeś? Tysiące. A ty? Mnóstwo. Powiedziałem mnóstwo kłamstw. Nie mam pojęcia. Przed chwilą bluźniłeś imieniu Bożemu. Przepraszam, właśnie złamałeś trzecie przekazanie, a nawet jeszcze do niego nie doszliśmy. Kim jesteś? Kłamcą. Ukradłeś coś? Tak. Jak nazwiesz kogoś, kto kradnie? Złodziej. Jestem ewidentnie złodziejem i kłamcą. Spojrzałeś pożądliwie na kobietę? O tak, cały czas, więcej niż 10 razy dziennie. Nie oceniam was, ale sami przyznaliście, że jesteście kłamliwymi złodziejami, bluźniercami, cudzołożnikami w sercu. Mogę używać życia, jak mi się podoba i to właśnie robię. Użyłeś kiedyś imienia Boga nadaremno? Niestety tak. To jedno z moich ulubionych powiedzeń, często go używam. To się nazywa bluźnierstwo, gdy używasz imienia Boga, by zakląć. To bardzo poważne w oczach Boga. Myślę, że to też nie pomoże. Co to? Znak diabła? Zrobiłem wszystkie rzeczy, których Bóg zabrania. Nie oceniam was, ale sami przyznaliście, że jesteście zakłamanymi, kradnącymi, bluźniącymi cudzołożnikami i będziecie musieli stanąć przed Bogiem w dzień sądu. Jeśli będzie was sądził przez 10 przykazań, będziecie niewinni czy winni? Złamałem 9 z 10, a ty? 5. Będziesz winny? Bardzo możliwe, że winny. Niebo czy piekło? Raczej piekło. Piekło, tam pójdę. Poszedłbyś do nieba czy piekła? Najdalej od twojego Boga, jak to możliwe. Nie jesteś dobrym człowiekiem. Jesteś jak reszta z nas, kłamliwy złodziej, bluźnierca i cudzołożnik. Sam się przyznałeś. Oczywiście byłbym winny, chyba że to najgorszy system sądowniczy, jaki widziałem. Co możesz zrobić, aby się usprawiedliwić? Jak możesz uniknąć potępienia w piekle? Dobre pytanie. Nie wiem, czy znam odpowiedź. Wierzę, że Bóg jest tak kochający, że nie sądzę, żeby kogokolwiek wysłał do piekła. Czyli Hitler ma małą willę w niebie, 6 milionów Żydów, nic dla Boga nie znaczy. Wierzysz w sprawiedliwość, pozostałe stworzona na obraz Boga. Nie jesteś jak zwierzę, kot czy pies. Psy nie dbają o sprawiedliwość, prawdę czy karę. Każdego roku wydajemy biliony dolarów na całym świecie, by oglądać sprawiedliwość, ponieważ jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami. Jesteśmy istotami moralnymi na obraz Boga. Zgodzisz się z tym? Tak. Wierzę, że moje dobre uczynki przeważają złe. Spróbuj tego w sądzie. To tak nie działa, jeśli zgwałciłeś kobietę i powiesz, panie sędzio, wpłacam pieniądze na fundację, nawet nie weźmie tego pod uwagę. Będzie patrzył tylko na zbrodnie. Tak samo jest z Bogiem. Nie ma znaczenia, ile dobrego zrobisz. To nie zmyje twoich grzechów. Mówimy o wiecznym zbawieniu. Gdzie spędzisz wieczność? Jesteś jak dziecko trzymające zapaloną laskę dynamitu i podobają ci się te iskierki. Ja mówię, wyrzuć to. Zapłatą za grzech jest śmierć. Biblia mówi, dusza, która grzeszy, umrze. Te czyny, które uwielbiasz, twoje grzechy, przyniosą śmierć na ciebie. Czy to cię martwi?
Trochę, dlatego chodzę do kościoła. Gdybyś zobaczył mnie na brzegu samolotu 3 kilometry nad ziemią, miałbym ubrany spadochron, który byłby poluzowany. Powiedziałbyś mi o tym, absolutnie. Nathan, mówię ci dzisiaj, twoje zbawienie nie jest zapięte, musisz je założyć. Zgadzam się. Jest jeden Bóg, jest moralnie doskonały, jest święty i sprawiedliwy, będzie sądził świat w sprawiedliwości w dzień sądu. Ty i ja potrzebujemy ratownika, kogoś, kto zmyje nasze grzechy. Wiesz, co Bóg zrobił dla winnych grzeszników, żeby nie musieli iść do piekła? Dał swojego jednorodzonego syna, tak? Potrzebujesz Bożego przebaczenia i Bóg oferuje je poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu. Czy rozumiesz, jakie to ma skutki prawne? Prawne? Nie. Wytłumacz mi to. Biblia mówi, że Bóg to sędzia doskonały i święty. Ty i ja to przestępcy, jesteśmy grzesznikami, złamaliśmy Jego prawo, 10 przykazań. Zmierzamy do miejsca zwanego piekłem, boskiego więzienia, bez możliwości wyjścia. Ale 2000 lat temu Jezus zstąpił i zapłacił za nas karę w całości. Ty i ja złamaliśmy Boże prawo, a Jezus to spłacił. To znaczy, że Bóg może legalnie umorzyć twoją sprawę. Może znieść twoją karę śmierci i dać ci życie wieczne, bo twoja kara została zapłacona przez kogoś innego. Jak jesteś w sądzie i jesteś winny, ale ktoś zapłaci za ciebie mandat, to sędzia powie, mandat jest zapłacony, możemy się rozejść. Tak samo Bóg może ci wybaczyć i pozwolić ci żyć dzięki męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Każdy z nas grzeszy, ale w chwili, gdy przyjdziemy do Chrystusa, rodzimy się na nowo. Bóg ubiera nas w coś, co nazywa sprawiedliwością i nie widzi już naszych grzechów. To znaczy, że nie musi nas karać piekłem, może nam dać nieśmiertelność, ale ty musisz żałować za grzechy, wyznać je Bogu, nie księdzu, i odrzucić je. Przestań być hipokrytą i zaufaj Jezusowi Chrystusowi. W chwili, gdy to zrobisz, Bóg odpuści twoje grzechy, podaruje ci życie wieczne i da ci nowe serce z nowymi pragnieniami. Będzie ci tęskno do rzeczy, które są mu miłe, a nie do twoich grzesznych pragnień. Ma to sens? Tak, ma. Tak. Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Teraz to ma sens. To, co mówisz, ma sens. Ta końcówka była jak katalizator, teraz rozumiem. Pomyślisz o tym? Absolutnie. Rozumiem, co mówisz. Ale to nie dla mnie. Okej, wiem, dlatego z tobą rozmawiam. Dużo cię to kosztowało, by tu przyjść, porozmawiać ze mną i innymi ludźmi, więc tak, przemyślę to. Nie będę kłamał, właśnie rozsadziłeś mi mózg, w dobrym sensie. Co przez to rozumiesz? Dzięki tobie widzę, że to prawda. Musisz odrzucić grzech i zaufać Chrystusowi. Kiedy zamierzasz to zrobić? Szczerze, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. Pomogę ci, zrób to dzisiaj, bo jak umrzesz w grzechach, może to zrobię. Są dwie rzeczy, które trzeba zrobić, by zostać uratowanym. Musisz odrzucić grzech i zaufać jedynie Jezusowi. Kiedy zamierzasz to zrobić? Może jutro w kościele. Nie czekaj do jutra, bo może nie nadejść. Możesz umrzeć dziś w nocy, we śnie. Mówimy o poważnych rzeczach. Nie musisz robić tego w kościele. Bóg jest wszędzie. W swoim sercu powiedz, Boże, proszę, przebacz mi moje grzechy. Bądź skruszony i żałuj za grzechy i zaufaj Jezusowi, tak jak ufa się spadochronowi. Kiedy skaczesz z samolotu i ufasz spadochronowi, nie ufasz swoim ramionom i nie próbujesz latać, ufasz tylko spadochronowi. Biblia mówi, obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, ufaj tylko Jemu. Ma to sens? Tak, ma. Nie wiesz, kiedy umrzesz. 150 tysięcy ludzi umiera każdego dnia. To pilna sprawa. Byłbyś zawstydzony, gdybym pomodlił się z tobą? Nie. Szanowani bibliści mogą spierać się o czas wystąpienia tych znaków, ale wszyscy zgadzają się co do jednego. Jezus Chrystus przyjdzie ponownie. Nie stworzyliśmy filmu Noe, by cię zabawić. Stworzyliśmy go ze szczerą nadzieją, że usłuchasz Ewangelii, odrzucisz swoje grzechy i zaufasz tylko Jezusowi Chrystusowi, byśmy mogli zobaczyć się w niebie. Dziękuję bardzo. Living Waters istnieje, by głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i zachęcać i wyposażać chrześcijan do wypełniania wielkiego nakazu misyjnego. Naszym celem jest pomoc wierzącym w dzieleniu się wiarą biblijnie i efektywnie. Odwiedź livingwaters.com, gdzie znajdziesz wykaz książek, darmowe nagrania, internetową szkołę biblijnej ewangelizacji, traktaty i wiele innych pomocnych materiałów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Ewangelii, prosimy o kontakt na livingwaters.com. Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Ale z tobą ustanowię przymierze. Zbuduj sobie arkę. Zbuduj ją w taki sposób.
Wejdź do arki, ty i cały twój dom, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy.